Mówiliśmy o sposobach radzenia sobie z dezinformacją. Jak zrobić, żeby ta dezinformacja była po pierwsze wykrywana, po drugie obnażana, że tak się wyrażę. To znaczy, jeżeli coś o czymś wiemy, że jest dezinformacją, to przestaje być dezinformacja, bo ludzie wiedzą, że nie należy temu wierzyć. Więc jak zrobić, żeby to tak się działo w naszych krajach? Tutaj właśnie Polska Agencja Prasowa przedstawiła swój system Fake Hunter, który w Polsce bardzo efektywnie działa. No i jest taki pomysł, żeby Fake Hunter był zastosowany także w tych naszych krajach, które podpisały deklarację. Sądzę, że to pójdzie w dobrą stronę, że będziemy mieli wspólną platformę komunikacji i prostowania dezinformacji. To jest pierwszy etap. Druga sprawa to było powołanie i wskazanie osób z naszych instytucji, które będą takimi punktami kontaktowymi do wymiany informacji. I będziemy w trybie dwumiesięcznym informować opinię publiczną o naszych działaniach, ale także o nowych narracjach, które się pojawiają przeciwko naszym krajom i będziemy wspólnie występować przeciwko tym narracjom. I trzeci punkt, bardzo ważny z naszego polskiego punktu widzenia, to jest wspólne występowanie do regulatorów, którym podlegają wielkie platformy i wyszukiwawcze, i wielkie platformy informacyjne typu Facebook, Google, YouTube. Ta nasza wspólne wystąpienie będzie dawało siłę i z tego powodu jestem bardzo zadowolony, że to się nam udało podpisać, udało nam się umówić co do sposobu działania metodą projektową, czyli budżet, czas i zasoby, które przeznaczymy na to. Wszystko idzie w dobrą stronę, żeby wzmocnić siłę polskiego regulatora siłą regulatorów z sąsiednich krajów. No i także polski regulator wzmacnia ich siłę. To jest taka zasada muszkieterów, prawda? Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I to widać, że to zaczyna działać, wszyscy są dobrej myśli. I trzeba powiedzieć też, że niektórzy regulatorzy bardzo się cieszą, że ta inicjatywa powstała, no bo byli osamotnieni w swoich wysiłkach przeciwstawiania się rosyjskiej propagandzie.